100 tysięcy złotych wygospodarowało miasto, drugie tyle dołożyło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dzięki tym środkom odbędzie się w suwałkach druga edycja programu kierowanego do przedszkolaków i Uczniów podstawówek, szczególnie tych najmłodszych. Celem programu jest przede wszystkim propagowanie wśród dzieci aktywności ruchowej, która ma nieoceniony wpływ na ogólny rozwój młodego organizmu. Z miejskiej kasy i ministerialnego wsparcia sfinansowane zostaną pozalekcyjne zajęcia sportowe, w tym również korekcyjne. W założeniach projektu zaplanowano, że udział w nich weźmie około 1200 dzieci, a realizacja potrwa do końca bieżącego roku kalendarzowego z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Jak zapewnił nas Suwalski Ratusz, dodatkowe zajęcia sportowe będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Pierwszą edycję programu zrealizowano w minionym roku, jednak z uwagi na pandemię nie udało się jej dokończyć. Udział w zajęciach wzięło wówczas około tysiąca dzieci.